Witam. Aktualnie mamy na naszym serwisie w Rakowoli takiego oto zetora Fortera 11441. Ciągnik około 20-letni już. Dokładnie nie pamiętam, około 2003-2004 rok. Klient zlecił nam trochę rzeczy. Uszczelnienie siłownika od wspomagania, skasowanie luzu w układzie kierowniczym, uszczelnienie podnośnika, jak tam z tyłu byśmy przeszli, też przy ramionach były pewne wycieki. No i główna przyczyna to, tak jak widać, mamy zdjętą głowicę, gdyż było podejrzenie nieszczelności uszczelki pod głowicą, pompa wody nowa. No i to pewnie była przyczyna, bo najprawdopodobniej został przegrzany wskutek ubytku cieczy chłodzącej. Głowica jest aktualnie w sprawdzeniu, ale po zdjęciu jej okazuje się, że tuleje są w bardzo dobrym stanie, nie mają progów, są jeszcze ślady honowania. A dlaczego to podkreślam? Ciągnik, jak się okazuje, ma 14 tysięcy godzin. I zaglądamy tu pod głowicę pierwszy raz po fabryce. Nikt tu wcześniej nic nie robił. Także myślę, że warto o tym wspomnieć. Szczególnie przy tym, jak często słyszymy różne skrajne opinie pod naszymi filmikami o zetorach. Myślę, że każdemu można życzyć 14 tysięcy godzin bez zaglądania do silnika. I tutaj, tak jak o tym wspomniałem, mamy zdjęte ramiona podnośnika, gdyż tutaj pojawiły się wycieki. Także cóż, gdyby nie pompa, pewnie byśmy tu nadal nie musieli zaglądać.